Chyba dzisiaj wszyscy przesiedzimy godziny przed serwisami informacyjnymi: telewizja, internet, Facebook, Twitter. Nie ma się co dziwić, no... brakuje słów, żeby opisać ten dramat, tragedię, koszmar. Ja tak przywołuję myślami historię II wojny światowej, ale pewnie to na inny odcinek. Te sojusze zapewnienia sankcje. Słuchajcie, Putin jest człowiekiem opętanym, to jest jakieś demoniczne opętanie. Myślę, że oprócz modlitwy o pokój na świecie trzeba się modlić również o uwolnienie jego serca od tego demonicznego opętania. Eee, no tak, o uwolnienie jego serca od nienawiści. Zresztą, zobaczcie, że nienawiść jest zawsze ta sama. Może w zależności od pełnionych funkcji, od zakresu możliwości, na, ona się rozprzestrzenia na różną skalę, ale nienawiść w sercu człowieka jest taka sama. I można być w Polsce i tak samo nienawidzić, jak być, jak być głową jakiegoś państwa i wywołać wojnę. A to się w ogóle trochę boję, żeby ta nienawiść, yy, która się pewnie w jakiś naturalny sposób będzie rodziła w ludzkich sercach i przed którą trzeba się bronić, <laughs> żeby ona nie dotykała bogu ducha winnych Rosjan, są, którzy są w kraju, którzy się wstydzą za swojego prezydenta i którzy się wtedy widziałem, przepraszają za niego. A z drugiej strony, wiecie, kiedyś myślałem sobie, że te nakładki na Facebooku to jest taka trochę bzdura, że tu się dzieją wielkie rzeczy, a my jedyne, co możemy zrobić, to wstawić sobie nakładkę na Facebooku. Ale chyba tak jest. Jest, taka, jest jakiś wyraz solidarności, wyraz tego, co mamy w sercu, bo, bo, bo czujemy, że chcemy coś powiedzieć, chcemy jakoś zareagować, a za bardzo nie możemy i tym smutniejsze jest to, że właściwie no, możemy zmienić tą nakładkę na Facebooku, ale to jest ważne. To jest ważne, aby budować pewną tożsamość, aby, aby w tym wszystkim yy, budować jedność, solidarność yy, w narodzie, w społeczeństwie, między krajami. Dlatego wspierajmy się tak, jak możemy. Yy, jest to myślę, że czas bardzo ważny również dla naszego człowieczeństwa, dla naszego narodu także, nie tylko dla, nie tylko dla Ukrainy. No, chciałbym powiedzieć dobrego dnia. Tak oczywiście nie powiem, bo ten dzień już wielu osób nie będzie dobry ale po franciszkańsku pokój i dobro.